Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Dzisiaj nadzwyczajnie, bo dzisiaj gość międzynarodowy, były premier Danii i przede wszystkim były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Good morning, Mr. Secretary General. NATO mission... Polska proponuje utworzenie misji pokojowej NATO na Ukrainie. Czy to w ogóle możliwe? At all to launch anything like this? I think we shouldn't exclude anything at this stage. Myślę, że na tym etapie nie powinniśmy niczego wykluczać. Wszystkie rozwiązania powinny pozostać na stole. Obecnie trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób taka misja pokojowa mogłaby być tam rozlokowana. Ale na przykład, gdyby doszło do zawieszenia broni w Ukrainie, to myślę, że potrzebowalibyśmy międzynarodowych oddziałów, by monitorować, nadzorować taki rozejm. I wtedy taka misja mogłaby mieć miejsce. Myśli pan, że takie zawieszenie ognia w dającej się przewidzieć przyszłości jest w ogóle możliwe? Nie mam w sobie zbyt wiele optymizmu w tej kwestii. Rzeczywiście wiadomo, że rozmowy są prowadzone między Ukraińcami i Rosjanami, ale one mogą być równie dobrze taktyką ze strony Rosjan. Rosja nie czyni na Ukrainie postępów takich, jakich się spodziewała, więc może próbować wykorzystywać takie rozmowy po to, żeby kupić sobie czas na przegrupowanie sił. Z drugiej strony, dialog jest zawsze dobry. Ale wracając do tej misji, myśli pan, że w ogóle to możliwe, by stworzyć taką misję jako misję NATO, a nie misję ONZ-owską? NATO mission instead of UN mission. It could be. To możliwe, ale nie wiem, czy Rosja zaakceptowałaby misję NATO. No tak, to jest problem. Tak myślę. Być może trzeba pomyśleć o poszerzonej misji z udziałem również państw spoza NATO. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski prosi NATO, by utworzyło ono strefy wolne od lotów nad ukraińskim niebem. Jak możemy na to odpowiedzieć i czy w ogóle stworzenie takich stref jest możliwe? I belong to the camp who thinks we should not exclude anything in advance. I think it's important. Jak już mówiłem, należy do tych, którzy uważają, że nie należy wykluczać z góry niczego. Ważne, by trzymać Putina w niepewności co do naszych zamierzeń. Właściwie uważam, że zbyt wielu zachodnich liderów zbyt szybko wyklucza różne rozwiązania. Ale jednocześnie nie sądzę, że obecnie jest czas na ustanawianie strefy zakazu lotów, bo to oznaczałoby bezpośrednią konfrontację samolotów NATO z rosyjskimi samolotami i rakietami. Teraz to by po prostu prowadziło do bezpośredniej wojny między NATO i Rosją. Wygląda więc na to, że problem jest rozwiązany, bo utworzenie takiej strefy jest niemożliwe, bo to wywołałoby wojnę. To mogłoby wywołać szerszą wojnę, ale przecież mamy alternatywę, która będzie skuteczna. Powinniśmy zwiększyć dostawy broni dla strony ukraińskiej. Powinniśmy zwiększyć zdolności ich obrony powietrznej, dać więcej dronów i tak dalej. W ten sposób możemy pośrednio stworzyć nieformalną strefę zakazu lotów. No i to właśnie jest moje kolejne pytanie. Jak właściwie możemy pomóc Ukrainie, my, kraje NATO, my, kraje Unii Europejskiej? Wskazałbym tu dwa ważne obszary, w których możemy pomóc. Pierwszy, jak mówiłem, to zwiększenie dostaw sprzętu przeciwlotniczego, ale też przeciwczołgowego i innego rodzaju pomocy dla odważnych, walecznych oddziałów ukraińskich. To jest pierwsza kwestia, zwiększenie pomocy wojskowej. Second area would be to actually stop all import.
Drugi obszar to faktycznie całkowite wstrzymanie zakupów rosyjskiego gazu i ropy. Musimy przestać finansować machinę wojenną Putina, bo teraz mu pomagamy. Ceny ropy i gazu tak poszły w górę, że wysyłamy coraz więcej pieniędzy do jego skarbca. Trzeba z tym skończyć poprzez całkowite wstrzymanie importu ropy i gazu z Rosji. Czy wzywałby pan również do bojkotu rosyjskich towarów? Tak, powinniśmy całkowicie odciąć Rosję od międzynarodowego systemu gospodarczego. To by powaliło rosyjską gospodarkę na kolana i powstrzymało tę wojenną machinę. Wczoraj słyszeliśmy, że premier Ukrainy rozmawiał z prezesem firmy Nestle, która skądinąd nie zamierza wycofać się z Rosji, co zresztą spotkało się z dezaprobatą, z rozczarowaniem premiera Ukrainy. Tak, rozumiem to, ponieważ uważam, że wszystkie zachodnie firmy powinny wycofać się z Rosji. Tak długo, jak są w Rosji, pośrednio finansują wojnę, więc te pieniądze ociekają krwią. Czy nazwałby pan prezydenta Putina przestępcą wojennym? Pytam o to, bo Senat amerykański właśnie tak go określił. On jest zbrodniarzem wojennym. Rosjanie atakują cywili, atakują szpitale i inne placówki medyczne. A zatem Rosja w oczywisty sposób narusza prawo międzynarodowe, więc Putin jest wojennym zbrodniarzem. No ale skoro jest przestępcą wojennym, to jego miejsce w przyszłości byłoby w Hadze, w Trybunale Sprawiedliwości. Tak, ale może być go trochę trudno tam zaciągnąć. Natomiast sądzę, że powinien być dziś kompletnie odizolowany. Rosja jest teraz międzynarodowym pariasem rządzonym przez politycznego gangstera. Dziękujemy słuchaczom RMF-u i zapraszamy na dalszy ciąg tej rozmowy do RMF24 i interi.pl. Sorry, that was a short communicate because we changed the channels instead of only the radio and internet to the internet only, all right? But this, all right. Mr. Secretary General, one of the ways to help Ukraine was... Jednym ze sposobów na pomoc Ukrainie była propozycja wymiany starych rosyjskich migów i polskich migów na nowe amerykańskie F-16. Myśli pan, że ten pomysł wróci, bo na razie wygląda na to, że nikt nie jest tym zainteresowany specjalnie. Tego nie wiem. Mam nadzieję, że Polska i Stany Zjednoczone zdołają rozwiązać nierozstrzygnięte do tej pory problemy. Moim zdaniem Polska ma sporo powodów, żeby chcieć rozwiązać tę sprawę w sposób, który zaproponowała. Doskonale rozumiem, że Polska oczekuje, by rozszerzyć tę operację tak, żeby nie była to tylko polska operacja, lecz natowska. I to było podejście Polski do tej kwestii, sądząc po tym, jak ją przedstawiła. I chyba wszyscy rozumiemy, dlaczego zrobiła to właśnie w ten sposób. Wczoraj polski minister energetyki Piotr Naimski powiedział, że wcale nie jest pewien, że Nord Stream 2 nie będzie w przyszłości otwarty. Myśli pan, że ten projekt powinien być zamknięty raz na zawsze? Yes, indeed. There's no need for Nord Stream 2. Dokładnie tak. Nord Stream 2 jest niepotrzebny. To nigdy nie był projekt biznesowy. Nord Stream 2 to ewidentnie projekt polityczny, który miał utrzymać zależność Europy od gazu importowanego z Rosji. A naszą ambicją dziś jest zmniejszenie naszego uzależnienia od rosyjskiego gazu i w końcu całkowite pozbycie się go. Nie potrzebujemy Nord Stream 2. To stracona inwestycja. Nord Stream 2, it is a wasted investment. Ile osób w świecie zachodnim myśli w podobny sposób? No, pytam, bo obawiam się, że w przyszłości, kiedy wojna się skończy, bardzo wielu zechce wrócić do takiego business as usual z Rosją. I'm not sure.
On the contrary, I think we have learned lessons now. Nie byłbym tego pewien. Przeciwnie, powiem nawet, że chyba dostaliśmy nauczkę. Przekonaliśmy się boleśnie, że Rosji nie można ufać. Patrząc z perspektywy czasu, trzeba przyznać, że powinniśmy byli uważniej słuchać Polski, krajów bałtyckich czy innych naszych wschodnich sojuszników, którzy mieli z Rosją bardzo złe doświadczenia. Ostrzegaliście nas wtedy przed Rosją, ale Europa Zachodnia okazała się być zbyt naiwna. Dostaliśmy nauczkę i nie sądzę, żebyśmy wrócili do relacji z Rosją tak, jakby nic się nie zmieniło. No, to bardzo optymistyczna perspektywa, ale pytam o to, tak jak pytałem o Nestle, ponieważ bardzo wiele innych dużych firm, tak samo jak wielkich banków, wciąż zostaje w Rosji i chce robić biznes mimo tych wielkich sankcji. Yeah, but I think also big business should learn the lesson. No tak, ale uważam, że duże firmy powinny wziąć teraz pod uwagę, że jeśli zadają się z autokratycznymi reżimami w czasie koniunktury, ryzykują utratę masy pieniędzy, kiedy nadejdzie konflikt z tymi autokratami. Więc muszą się nauczyć wybierać. Nie da się jednocześnie zjeść ciastka i mieć ciastko. To jest niemożliwe. Więc teraz mają dylemat. Muszą wybierać między autokracją i demokracją. Muszą stanąć po stronie demokracji, bo żyją w demokratycznych społeczeństwach i nie powinni się zadawać z autokratami czy z dyktatorami. Panie sekretarzu generalny, ze szczytu w Wersalu usłyszeliśmy, że Ukraina jest częścią naszej europejskiej rodziny. No, ale czy Ukraina mogłaby stać się członkiem Unii Europejskiej, wdającej się przewidzieć w przyszłości? Personally, I think yes, but here now we have to fight. Oczywiście, uważam, że jest to możliwe, ale teraz trzeba zwalczyć rosyjskiego agresora i powinniśmy się na tym skupić tu i teraz. Myślę, że należy też dać jednak Ukraińcom europejską perspektywę. Możemy na razie postanowić, że Ukraina zostanie tak zwanym krajem kandydującym. To nie jest równoznaczne z natychmiastowym członkostwem. Jeśli jest się krajem kandydatem, trzeba przejść bardzo skomplikowany proces. No tak, tak, to prawda, ale oczywiście to zawsze jest jednak jakaś jasna perspektywa i bardzo wyraźny sygnał. Owszem, ale ważne jest to, by Ukraińcy mieli coś konkretnego, do czego mogliby zmierzać. To bardzo ważne. Kraj kandydujący musi otworzyć 35 tak zwanych rozdziałów negocjacyjnych, wynegocjować je i zatwierdzić. To długi proces, ale przynajmniej jest to długoterminowy cel, do którego można zmierzać. Ostatnie pytanie to pytanie uchodźców. Około 2 miliona uchodźców szuka w Polsce azylu, szuka w Polsce domu. To tylko 2 miliony w Polsce, nie licząc tych, którzy trafili do innych sąsiednich krajów. Pytam o pomoc, bo to już w tej chwili jest problem dla Polski, a będzie jeszcze większy, będzie narastał. No i właśnie pytam o pomoc ze strony Unii Europejskiej. Myśli pan, że się doczekamy jakiejkolwiek? Do you think that we receive any? Yeah, I, first of all, let me commend Poland and the Polish people for the very generous. Przede wszystkim niech mi będzie wolno podziękować Polsce i Polakom za tak gościnne przyjęcie ukraińskich uchodźców. To olbrzymie przedsięwzięcie. Prawie 2 miliony ludzi i kolejny milion w innych krajach. Myślę, że powinniśmy się zachować solidarnie w Unii Europejskiej, w tym pomóc Polsce uporać się z tym finansowo, ale też w każdym innym zakresie. And in all other respects as well. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni i czujemy się zobowiązani w związku z tymi wszystkimi wysiłkami podjętymi przez Polaków.
Panie sekretarzu generalny, panie premierze, to był wielki zaszczyt dla mnie rozmawiać z panem tutaj. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. My pleasure. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye.